Te rzeczy zniszczą twoje dzieciństwo. Część piąta. Dzisiaj będziemy mówić o rzeczach, które zniszczą twoje dzieciństwo, więc jeżeli nie chcesz, żeby twoje dzieciństwo zostało zniszczone, zostaw już teraz łapeczkę w górę, subskrypcję. Jeżeli zostawisz subskrypcję pod spodem, dam ci banana w czekoladzie specjalnie dla ciebie. Banana dam ci nie przypadkowo, bo już niebawem. Więcej nie powiem. Będzie grubo. Zacznijmy wszystkie intro. Nie niszczące dzieciństwa. Let's go! Kto pamięta te kuleczki? No, powiem wam szczerze, wsadzałem się do japy. Jedną prawie połknąłem, a przyszedł do mnie kiedyś dzieciak taki, nie pamiętam kto to byli jacyś przyjaciele rodziny, był trochę młodszy ode mnie i miał taką małą baterię i wsadził sobie ją do nosa i nie umiał jej wysmarkać, bo jeszcze był tak młody, że nie umiał smarkać, trzeba było jechać z nim na pogotowie. Ale bawiłem się takimi kuleczkami, nieraz. I to chyba nawet w tamtym momencie, dlatego tak mi się skojarzyło z tą baterią w nosie. Gambio dolor, Rivereda, zdecydowanie to była najlepsza telenowela lat 90. Moja mama również to oglądała, 97 albo 8 rok prawdopodobnie, tak mi się wydaje. Też oglądaliście? No nie, byłem jeszcze za mały. Wiem, że ona tam biegła tym korytarzem i Geba de Kansa, Natalia Oreiro. Czy ona była ładna? Wszyscy się nią zachwycali. No dla mnie to nie jest ideał kobiety, więc niestety nie była turbo piękna, ale no była. Była Natalia Oreiro, tak? Była dość popularna w tamtych latach 90. powiedzmy. Nemo, to ty po 18 latach? Z kim on się spotkał? Wiemy, że Nemo był błazenkiem. Błazenki żyją bardzo długo, ale żółwie morskie żyją 150 lat. Czym jest to coś? To jest jakiś wąż morski? Mają tarło robić? Co się dzieje? To jeszcze pamiętał Winampa. Brawa dla tych teraz i like pod spodem. Kto pamięta z was Winampa? Kto jeszcze korzystał z tego wyjątkowego urządzenia do puszczania muzyki? Później Windows Media Player też się tam korzystał, ale Winamp. Można było zmieniać skórki. Wyglądało to zajebiście na pulpicie. Obok okno z gadu gadu też ze zmienioną skórką. No było po prostu super, tęsknię za tymi czasami. Lata 2005-10 wróćcie. Czy już wyrośliście z robienia tych rzeczy tak po prostu bez żadnego powodu? Łapanie się spinką i wcale nie bolało. Okej, mamy jakiś pilot. Coś tam się robiło. A, jeździło się w różne losowe miejsca ręką po pilocie, właściwie kciukiem. Tutaj mamy linijkę. Ja też znajomym, to się nazywało parole, waliłeś komuś parola w czoło. Rozrywanie słuchawek na boczki. Po co to było robione? Nie mam pojęcia, po co w ogóle zostało to tak skonstruowane. Tam nigdy nie wlewałem wody, mukę robiłem. Karate! Właśnie o karate chciałem powiedzieć. Oczywiście, że tak. Tutaj będzie przebijanie gumki ołówkiem jakieś, nie jest turbo trudne. Chyba każdy w dzieciństwie to robił. Nie ma innej możliwości. Tutaj mamy igły. Przebijanie skórek. Jesus. Miałem znajomych, co całe ręce mieli tak o poprzebijane. Chodzili sobie po lekcjach, robili różne turbo rzeczy. Picie. Coca-Coli. Jak była tańsza, to się piło z zakrętek. Teraz tylko Cola Zero albo Cola Original z Biedronki i tak dalej. Przyczepianie języka do zamrożonych. Nie, tak, a na szczęście nie robiłem. Takie było moje dzieciństwo. Kręcenie jabłkiem i samo się w pewnym momencie odrywało. Dlaczego mu się nie oderwało? Miał jakieś turbo jabłko. Tutaj mamy latarkę. Można było świecić. A, że mogłeś sobie prześwietlić cały kciuk, żebyś wiedział, co znajduje się pod spodem. Okej. Okay. Mamy gumkę, recepturkę, którą naciągamy. A, zawijaliśmy sobie palce. Nawet nagrałem z Wojtazem kiedyś challenge na kanale. Gumka, recepturka, challenge. To też się działo. W różne miejsca zawijało się to na palce. Oczywiście, że tak, żeby nie dochodziło do ciebie. Ten zasysanie kubków, to była legenda. No, na cylindrze tego nie zrobię. Cylinder jest trochę za duży, więc odpuśćmy. Zasysanie również butelek. A, na języku? Nie, huśtałem na języku nigdy. Gaszenie świeczek, bawienie się woskiem, oczywiście, że tak, robiłeś sobie linię papilarną. Wtedy jak przychodzili do szkoły i chcieli pobierać twoje odciski palców, nigdy się na to nie zgadzaj! Śpiewanie do... nigdy nie śpiewałem do tego. Nigdy się nie zdarzyło. To nie jest fragment mojego dzieciństwa. Czy on ma jeszcze wosk na palcach w tamtym momencie miał, jak śpiewał? Wydaje mi się, że nie. Bawienie się światłem, mamy... rozdmuchiwanie, tylko nie wiem do końca co to było, wyglądało jak robienie krechy jakiejś, ale nie wnikajmy. Ostrzenie ołówków, oczywiście, że tak, na tempo, cały zostrzony do samego końca, aż tak nie robiłem, nigdy mi się nie chciało ostrzyć do końca. Raz na jakichś lekcjach wychowawczych faktycznie robiliśmy konkurs w ostrzeniu, ale to bardziej kredek, nie ołówków, to nie ma znaczenia. Czy to jest klej? Co on z tym zrobi? Wyciska sobie klej na rękę. Co ty robisz, typie? Coż to za klejący lubrykant? O co tu chodzi? A, i ściąganie... Okej! Okay. Już teraz pamiętam. Teraz mi się zdecydowanie przypomniało. Oczywiście takie rzeczy się działy. No tutaj bez niczego. Dalej. Chodzenie po śniegu, zrywanie liści i... Aha, zrywanie po prostu liści. To jest standard, zawsze się to robi. Chodzenie po krawężniku, ale jeszcze chodzenie... Parzyście chodzenie, niemogość deptania na fugi. Oczywiście, że tak. Takie rzeczy się robiło. To doskonale pamiętam. Tutaj mamy skakanie przy biurku. Tego akurat nie robiłem, nie znam.
To jest 700 razy naciskanie tego, a wystrzeliwanie. To ja miałem jeszcze tak, że wiecie, naciskanie, jakkolwiek to wyglądało, po prostu naciskanie jak najdłużej na tym, bawienie się dalej tym, a robienie samolotów też z tego, przynajmniej, i strzelanie z gumki, było też strzelanie z gumki, jakoś się naciągało na to. I ostatnia rzecz na dzisiaj, wyłamywanie tego, ja miałem w każdym długopisie połamane. I teraz w szkole nam powiedziano, że to z sytuacji stresowych wynika, natomiast ja nie do końca się z tym zgadzam, po prostu... Robiono durne, głupie rzeczy z rzeczami, kiedy my się nudziliśmy na lekcjach. No takie rzeczy się działy. Mag dzieciństwa. Elektron. To rozumiem, to są te baterie, gdzie przykładałeś język, żeby zobaczyć, czy delikatnie cię popieści. Nie tylko na elektronie, ale również na innych bateriach. Elektron to jest akurat bateria dość stara. Taka naprawdę PRL-owska. Głęboki PRL, a nawet czasy 1980+. Chyba, że jeszcze nie mieliśmy baterii. Nie, no mieliśmy na pewno. Jak mogliśmy nie mieć baterii? Przesyłanie. Czy to 39 lat, żeby ściągnąć internet. Młode pokolenia nie zdają sobie sprawy, jak wolno działał kiedyś internet. Jak wolno? To ile ty mega ściągałeś? 180 mega. 39 lat. 4 kilobity na sekundę? Jesus! To nie byłeś nawet dzieckiem Neostrady. To już Neostrada miała szybciej od ciebie na starych kablach do 10 mega. 10-letni ja, kiedy dostałem 10 zł od babci. No i na co wydam te pieniądze? Będę kto odkładał przez 10 lat swojego życia. Potem kupiłem 10 Big Milków i orężadę. Na miejscu akurat starczyło pieniędzy. No i dycha się rozwaliła w jeden dzień. Ale ja też nie byłem taką osobą, która specjalnie dążyła do tego, żeby brać pieniądze od rodziców czy od babci. Nawet nie miałem swojego kieszonkowego. Raczej jak podszedłem do mamy raz dziennie, to tam dwójkę mi dała. Przez 30 dni to jest 60 zł. A tak to jednego dnia znajomy dostawał 50 zł kieszonkowego. On się frajerzył! Wyszedłem lepiej od niego na 2 zł dziennie, niż on 50 zł przez jeden dzień na miesiąc. That's right! To jest czasami, kiedy problemy wyglądały tak. Wyciągnięcie piłki spod samochodu. No oczywiście, to były czasy. Czy wy znacie te czasy? Jak ja bym chciał chociaż na jeden dzień wrócić do lat 2005-10. Na chwilę chociaż. Jedno to ujęcie przywoływało wiele wspomnień z dzieciństwa. Acme Labs. To Pinki jest i mózg. To Pinki jest i mózg. Niski to geniusz. Wysokim, no cóż. W dzieciństwie rozmowy dorosłych wydawały się przerażająco nudne. Po latach mam takie samo zdanie, tylko teraz jeszcze muszę w nich brać udział. No, wiecie, no rozmawiał się na pewno o innych rzeczach. Nie tak jak teraz, wakacje, hajs normalnie, co na euro. Tylko raczej tak, rozmawiał się o tym samym. Poczucie własnej wartości zależy od tego, jak wyglądało twoje dzieciństwo. Nie do końca się z tym zgodzę. To znaczy, jeżeli mówimy o takich naprawdę mocnych przypadkach, patologii w rodzinie i tak dalej, to mogło mieć to wpływ na późniejsze czasy, jeśli chodzi o to, jak zachowywało się dziecko w młodości, a jak zachowywał się później. Natomiast nie podchodźmy do tego tak stereotypowo. Są ludzie, u których później wyszedł taki mocny introwertyzm i wiecie, no, a są tacy, którzy byli introwertykami i nagle stali się zabawowi, bo to im się spodobało. Jeśli wiesz, co to za serial, to miałeś wyrąbiste dzieciństwo. Wiem, że to jest Will Smith, ale to jest tyle, co wiem. Nie znam tego serialu. Fresh Prince of Bel-Air. Nie znam tego serialu! To robił tak w dzieciństwie. Złapanie się tym, oczywiście uderzanie po poręcze idąc po klatce, wchodzenie po schodach na kolanach. Jeszcze nie byłem w takim stanie, jak czasami bywam teraz w dorosłym życiu, żeby chodzić na kolanach na gdzieś tam na piętro. A naciskanie pomiędzy on i off, oczywiście, że tak, i robienie muki. Spojrzałeś się na to. Muka! Serdecznie podziękowania dla wszystkich weteranów trwającej od setek lat wojny, czyli wojna na patyki w pokrzywach. Ale powiem wam jeszcze jedną rzecz. U mnie, w rodzinnym miasteczku, w Szczygłowicach, w dzielnicy Knurowa, Szczygłowice, osiedle, często bawiliśmy się w lany poniedziałek w wojnę bloków. Mój blok zielony versus blok biały. Były walki i to się często kończyło źle, w sensie było dużo płaczu, bo jeden ze złamał rękę biegnąc, jeden coś tam, jeden 6 razy się przebierał wracając do domu, bo cały mokry, więc wojna trwała od rana do wieczora i zawsze był remis, bo nikt się nie przyznał do tego, że przegrał. Nie no, zawsze wygrywał blok zielony. Nadchodzi aktorska wersja słynnej kreskówki z lat 90. Atomówki. Jak podaje filmweb.pl, wiadomo, że w nowej wersji tytułowe bohaterki będą około 20-letnimi kobietami, które niezbyt dobrze wspominają spędzone na walce z przestępcami dzieciństwo i lata nastoletnie. Mimo żalu do profesora próbują ułożyć sobie życie, kiedy okaże się, że świat ich potrzebuje. Bajka, bójka i brawurka zjednoczą jednak siły. Czy będzie filmowa wersja Atomówek? No tego bym się w życiu nie spodziewał. No jak czekacie, zostawcie łapeczkę w górę, bo wiecie, to z mojego odcinka na bank. Aż ciężko w to uwierzyć, że od premiery filmu Epoka Lodowcowa minęło 18 lat. 20 lat temu został wypuszczony Shrek. Scott Summers z X-Menów, dziękuję bardzo. Jesteśmy już starzy. Jeżeli kojarzysz Shreka, to jesteśmy już starzy
dopastujmy lakierki do trumny, to już czas. Odrobina nostalgii, CD Action, Pokémony, GTA 2, polska edycja, ale bym to przygarnął. Ten telefon też fajny, taki oczywiście, wiecie o co chodzi, kapsle z Pokémonów. Jaką mam historię, kiedyś pojechałem do kuzyna na Mazury, miałem dwa worki, ogromne worki kapslów z Pokémonów, te takie, co można było nimi, można było chyba nimi grać, nie? Tak, wiecie, że palcami gdzieś tam się odbijało i zostawiłem te kapsle u niego na Mazurach i w połowie drogi się zorientowałem, że ich nie mam przy sobie, rozumiecie to? Kupę dzieciństwa zostawiłem na Mazurach. Kto z was korzystał z takich budek? Czy jak kiedyś pojechałem na pierwsze moje kolonie do Jastrzębiej Góry, miałem takie były telefony i trzeba było wsadzać kartę na impulsy. Skończyło się 20 impulsów, bo miałeś jedną kartę na cały wyjazd. Koniec, nie rozmawiałeś z rodzicami. To była walka i siedzenie potem w pokojach i płacz, bo się tęskni za mamą w wieku 10 lat. To jeszcze nie były obozy, to były kolonie. Beztroskie dzieciństwo, a potem już same problemy. Dziapią tam! Za ropuchę z tyłu, dobrze! Mamy to uwiecznione, jest. No to nie, no to jest takie, już widać po ciuchach, że to jest nowszy okres. To są lata tak 2015 plus, wiecie o co chodzi. To za dzieciaka myślał, że lecący samolot to kometa. Chyba ty. Czy wy też? Czy spełniło się twoje marzenie z dzieciństwa? Niestety tak. Dlaczego niestety? Chciałem wydorosłe. I młode osoby teraz mówią, chcę być dorosły, to jest ten moment, w którym dorastam, będzie zarąbiście, a potem przychodzi wszystko inne, płacenie podatków i tak dalej, więc mordo, ciesz się tym, że jesteś młody, póki jesteś młody. I to tyle ode mnie, jeżeli chcecie więcej odcinków z rzeczy, które zniszczą wam dzieciństwo, to wiecie co robić, zostawiacie łapeczki w górę, hashtag dzieciństwo, albo hashtag dzieci, albo hashtag zniszczyć, albo hashtag zniszczenie, albo hashtag przyjdź jutro o 10 na mój kanał, bo będzie kolejny odcinek, bo odcinki codziennie przez całe wakacje, tyle mi wszystko, więc trzymaj się, wpadaj na Discorda, na razie, pół, to jest drugi, długi hashtag, ja wiem, ale możesz go napisać, na razie, pół.